Dzień dobry Państwu. W polityce dużo się dzieje. Skutki polityki, która była do tej pory, odczuwamy dzisiaj i będziemy odczuwać jeszcze pewnie długo. No jak wygląda obecna sytuacja polityczna? Co się będzie działo? Czego możemy się spodziewać? Pytamy naszego dzisiejszego gościa, profesora Kamila Minknera, profesora nauk o polityce i administracji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor i państwa. To, co się teraz będzie działo, to nie jest takie proste do jednoznacznego określenia, ponieważ mówię o polityce oczywiście, ponieważ spuścizna, ta, która została nam po 8 latach rządów PiS-u, no, wygenerowała pewne sytuacje i teraz obecny rząd będzie musiał to wszystko jakoś pozmieniać. To nie będzie krótkotrwały proces, a do tego koalicja jest na tyle duża, że też pewnie to nie ułatwi rządów. Jak pan to ocenia? No dokładnie tak, że musimy sobie na powrót przypomnieć, że demokracja to jest taka metoda działania, rządzenia, funkcjonowania i powiedziałbym takiego działania bieżącego, która z założenia nie jest prosta, ona z założenia nie jest efektywna, tak? Ale właśnie na tym polega jej urok i wartość. Mieliśmy 8 lat rządów, gdzie właśnie pewne procedury demokratyczne zostały trochę gdzieś tam schowane, działały trochę w takim kontekście bardziej fasadowym, czyli udajemy pewne rzeczy, a w rzeczywistości jest inaczej. I wtedy jest rzeczywiście bardziej skutecznie, to trzeba sobie powiedzieć. Szybciej, łatwiej można podejmować pewne decyzje. Natomiast teraz nie tylko, że to jest koalicja kilku podmiotów, takich realnie odrębnych podmiotów, nie tak jak w przypadku Zjednoczonej Prawicy, że one tylko udawały, że są odrębne. Tutaj rzeczywiście mamy odrębne do tego stopnia, że chociaż w sferze takiej aksjologicznej, czyli takich podstawowych wartości, co jest nam bliskie, się zgadzają, to jednak na przykład w sferach takich jak ekonomia, jak sprawy socjalne, tak, jak sprawy ekologiczne chociażby, tak, tutaj niby zewnętrznie znowu wszystko się zgadza, ale tak naprawdę w rzeczywistości już tak nie jest. No dobrze, ale czyli nie możemy się spodziewać szybkich zmian. To trzeba powiedzieć, zwerbalizować dużymi literami, że może być dużo przeszkód. Jakie przeszkody mogą się jakby najbardziej być dla nas odczuwalne? Tak, tak. No, w dużej mierze my w ogóle musimy się przyzwyczaić do tego, że demokracja to jest ścieranie się, wieczne ścieranie, wieczny konflikt. Tylko w odróżnieniu od tych konfliktów, które serwował nam PiS, czyli bardzo często takich konfliktów na siłę, takie kłócenie nawet w sferze prywatnej, tak, często o kwestie, które łatwo można by było tak naprawdę zorganizować, ale właśnie dlatego, że konfliktem lepiej się zarządza, nie chcieli tego robić, to teraz musimy przejść do myślenia w inny sposób, że rzeczywiście jest cała masa realnych sprzeczności. Na przykład takim wielkim problemem są kwestie socjalne. Prawda? To będzie problem, który prędzej czy później wybuchnie, no bo z jednej strony mamy tutaj bądź co bądź liberalnie nastawionych przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Tam są przecież takie osoby, ja już nie mówię jak Donald Tusk, bo Donald Tusk przeszedł gigantyczną drogę, jeżeli chodzi o to, kim był. Jeszcze nawet w latach 80. takim naprawdę zatwardziałym liberałem, kiedy tworzył też Platformę Obywatelską. Metamorfoza. Mówił o podatku liniowym. To już nie jest rzeczywiście ten Donald Tusk, ale tam jest na przykład taki polityk jak Ryszard Petru, który przecież tym twardym liberałem ciągle jest. A z drugiej strony mamy polityków lewicy. Ta szeroko rozumiana nowa lewica, ona też się bardzo zmieniła, bo z jednej strony tam są tam jest dużo młodych działaczy, tam jest dużo przedstawicieli od Roberta Biedronia z dawnej wiosny. Tam jest przecież również partia Razem, która nie jest formalnie stroną koalicji, ale de facto tę koalicję wspiera, głosuje zgodnie. Poza tym w rządzie jest sporo posłanek, że sporo, no są posłanki, są panie minister, które rzeczywiście objęły bardzo ważne resorty. I teraz początkowo rzucą się w to, co jest łatwe, czyli te wszystkie kwestie związane z wartościami demokratycznymi, z przywracaniem praworządności, z przywracaniem ładu w mediach publicznych. To w pewnym sensie jest łatwe, dlatego że ich to łączy. Natomiast prawdziwą bolączką będzie ekonomia. No to na pewno, ale przejdźmy do tego czasu rozliczeń właśnie i tutaj na bieżąco skomentujmy sytuację no, TVP, bastionu po prostu partii, która generowała jakby trochę alternatywną rzeczywistość, można powiedzieć, właśnie w mediach. Jak pan skomentuje tę sytuację?
No, to jest w dużej mierze symptomatyczne, że ośrodek de facto niby mediów publicznych, a tak naprawdę przedłużenie ośrodka władzy. Dzisiaj chyba najlepszym dowodem tego jest właśnie ten protest. Tak? No bo gdyby tam przyszli przedstawiciele różnych środowisk, różnych ugrupowań, no to ja bym sobie pomyślał, no tak, to jest walka o wolne media publiczne. No ale tam przychodzą przedstawiciele jednej opcji, którzy mówią o tak zwanym pluralizmie w mediach. Tutaj jasno powiedzmy, że ta narracja z gruntu rzeczy jest fałszywa. Ta narracja była budowana przez 8 lat, że myśmy wreszcie przywrócili pluralizm, walczymy o polskie sprawy tutaj w polski sposób, z polską narracją. To jest całkowicie fałszywe. Dlaczego? Bo oni wychodzą z założenia takiego. Wy macie TVN, no to my mamy de facto TVP, czyli no co właśnie, co media publiczne, prawda? Ale to przepraszam, że wchodzę w słowo, to jest strasznie trudne w ogóle i jeszcze w dzisiejszych czasach być takim apolitycznym człowiekiem. Dziennikarz powinien być bardzo obiektywny, apolityczny, ale jakby no, PiS jest trochę taką właśnie partią konfliktu i ja nie wiem, czy to jest tak, że ta narracja stworzyła się na zasadzie takiego lustrzanego odbicia, że TVP, jak się oglądało Wiadomości i Fakty, to były jakby dwa różne światy. No tak, to są oczywiście dwa różne światy i powiedzmy sobie szczerze, one są do tego stopnia różne, że jeden ośrodek negatywnie napędza drugi ośrodek, no bo TVN też nie był aż taki w zakresie lukrowania z kolei rzeczywistości w drugą stronę. A czy to nie była taka wynikowa, taka kontra trochę? Oczywiście, że tak, że to jest jakby... Sytuacja taka, jeżeli funkcjonujemy w środowisku konfliktowym, jeżeli to jest konflikt na zasadzie silnej polaryzacji, to jest mechanizm taki samonakręcający się. Jeżeli perpetuum mobile. Dokładnie tak, więc jeżeli z kimś się kłócimy i w pewnym momencie nawet już zapominamy o co poszło, to jakby pojawia się rodzaj spirali pewnej emocji, prawda? Więc w tym przypadku mieliśmy do czynienia z taką właśnie spiralą, która przez wiele, wiele lat się nakręcała. Poza tym pamiętajmy też o jednej rzeczy i to dzisiaj widać w tym proteście, że wokół mediów publicznych swoje kariery zbudowali ludzie w zasadzie często albo znikąd, albo tacy outsiderzy, którzy zostali przytuleni i uznali, że tak jesteśmy w stanie taki zgniły być może kompromis, nie wiem jak oni sobie to wewnętrznie po swojemu tłumaczą, ale oni zawalczyli o wszystko, o swoją karierę, o swoje pieniądze, tak, więc dzisiaj nic dziwnego, że tak bardzo o to walczą, przecież to jest tylko i wyłącznie kwestia własnych interesów. TVN, bez względu na wszystko, co o tej stacji powiemy, to jest spółka prywatna, to jest firma prywatna, ona sobie może robić co chce, co jej się opłaca. Natomiast tu są media publiczne, na które wszyscy, przynajmniej teoretycznie, się składamy. I tutaj już nie można robić wszystkiego, co się chce. I PiS wyszło z takiego założenia, że ten pluralizm polega na tym, że wy macie jakieś medium, więc my będziemy mieli też swoje medium. A to tak nie działa, bo to jest mechanizm łupu. Po prostu, tak? Myśmy zdobyli władzę, więc zdobywamy telewizję. To jest tylko i wyłącznie łup. Prawdziwy pluralizm będzie wtedy, kiedy rzeczywiście będą różne nurty ideowe, różne koncepcje też funkcjonowania państwa ścierały się w obrębie tego medium. A myśli pan, że jest szansa na to, żeby TVP zmieniło trochę swoje oblicze? To znaczy, powiem tak, no przecież jeżeli przypomnimy sobie, co działo się przed 2015 rokiem, no to tam była cała masa młodych, rzetelnych dziennikarzy i dziennikarek, którzy właśnie dlatego zostali usunięci, bo byli rzetelni, bo rzeczywiście byli profesjonalni. Mówiąc o rzetelności i profesjonalności, to zawsze zapali nam się czerwona lampka pod tytułem: czy rzetelność to jest to, co ja bym chciał uzyskać, jeżeli chodzi o zbieżność z moimi poglądami? No nie, no. Rzetelność jest wtedy, kiedy dziennikarz potrafi skonfrontować ze sobą różne racje i trochę jest takim rodzajem, powiedziałbym, zarządzającego, jak taki DJ, który po prostu różnymi... Miksowania tych informacji. Dokładnie tak. Ale niezależnie od tego, jakie informacje podają nam media, czy te jedne, które mówią, że jest fantastyczna, czy te drugie, że mówią, jest trochę gorzej, my sami czujemy, jak jest. Te święta będą dla nas odczuwalne, jeśli chodzi o inflację, o drożyznę, czyli o tą sytuację ekonomiczną, w której się znaleźliśmy, bardzo trudną sytuację ekonomiczną. I czy jest jakakolwiek szansa, żeby następne, kolejne święta były już lepsze, czy ten proces przemian ekonomicznych, tego polepszenia naszego bytu będzie jednak bardziej długotrwały? Znaczy on na pewno będzie długotrwały. To nie ma czarów w ekonomii.
I myśmy ulegali w ostatnich latach, kilkunastu latach od razu dodajmy, dwóm rodzajom takich czarów. Pierwszy czar to był taki, który zaserwował nam PiS, tak? Czyli takie czary, że możemy kupować poparcie. Bo de facto bardzo często było to poparcie kupowane na zasadzie asygnowania określonych środków, prawda, do określonych grup. Ale też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli właśnie mamy być rzetelni i przynajmniej starać się być obiektywni, że była jeszcze jedna czarodziejska narracja, narracja skrajnego liberalizmu. Ta, która funkcjonowała w latach 90. na fali reform Balcerowicza, na fali różnego rodzaju, także powiedzmy sobie tego środowiska, które teraz rządzi na co ja patrzę bardzo krytycznie, bo jeżeli chcemy widzieć skąd się PiS wziął, to również z tego się wziął, że ta narracja taka skrajnie liberalna, taka skrajnie ukierunkowana na tych najbogatszych spowodowała, że o tych biedniejszych się po prostu zwyczajnie zapomniało. Kiedy się pojawiła ta magia, 500+, 800+. Tak jest. To nie jest studnia bez dna, to jest trochę też taki, mam wrażenie, że taki Robin Hood się tu pojawił. Nie, oczywiście państwo działa tutaj na zasadzie takiego Robin Hooda trochę, zwłaszcza, że te świadczenia były dawane bezwarunkowo wszystkim, tak? Czyli także tym, którzy realnie ich nie potrzebują. To się świetnie. Ale realnie to wychodziło też z ich portfela, prawda? Bo to my wszyscy składamy się de facto, oczywiście, nie miejmy tak. złudzeń na to 500-800. Ale ja przynajmniej w tej pierwszej fazie dostrzegam taki godnościowy aspekt 500+. Bez względu na to, że ja nie musiałem być w tej grupie, która powiedzmy najbardziej tę potrzebę odczuwała, ale mam świadomość tego, że jeżeli chcę zrozumieć, skąd się biorą pewne negatywne zjawiska w polityce, a dla mnie PiS był takim negatywnym zjawiskiem, dlatego że po prostu psuł demokrację, tylko ludzie się demokracją nie najedzą. I o tym musimy pamiętać, czy nam się to podoba, czy nie, bo inaczej znowu przyjdą ci i każdy następny, który przyjdzie z podobnym programem, będzie psuł demokrację jeszcze bardziej. Ale musimy nie doprowadzić do tego tylko jedną metodą, jeżeli będziemy się wsłuchiwać w interesy różnych grup, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. No bo ci ludzie są i jakby też wsadzanie ich do jednego worka, że to są zawsze lenie, zawsze gdzieś tam osoby, którym się nie chce pracować i tak dalej. Jeżeli tak uznamy, to nic nie odrobimy z tej lekcji, którą dał nam PiS, bo on nam również pewną lekcję dał, jak między innymi zwracać się i powiedzmy dostrzegać tych, którzy czasami po prostu nie są dostrzegalni. Człowiek się uczy całe życie, a ja mam nadzieję, panie profesorze, że wspólnie możemy życzyć państwu dobrych i spokojnych świąt, przede wszystkim zdrowych, bo to jest bezcenna wartość, no i żeby ten nowy rok przyniósł nam po prostu dobre zmiany. Dokładnie tak, żebyśmy byli bardziej dumni, zadowoleni z tego, w jakim państwie żyjemy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.